Cześć, z tej strony Marzena, witam Was w moim kolejnym filmie. Od razu przepraszam Was za tło, za te paski, ale słońce dzisiaj niestety płata mi takiego figla, że nie jestem w stanie po prostu doświetlić tła w ten sposób, żeby nie było widać przejścia z okna. No ale cóż, niestety to są moje początki, jeszcze takie rzeczy będą pewnie się zdarzać nieraz, spróbuję zorganizować następnym razem tło w ten sposób, żeby nic z tyłu się już nie odznaczało. W dzisiejszym filmie chciałabym zrobić test podkładu całkowitej nowości, a mianowicie będzie to test podkładu Affect Cover Touch HD. Tak jak wspominałam, jest to całkowita nowość. I do kompletu, z tego co pamiętam, również jest baza nawilżająca. Chyba tak, chyba nawilżająca. Ja tej bazy akurat nie mam. Będę testowała dzisiaj tylko i wyłącznie same podkłady. I powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie nastawiona ogólnie do całego testu. Mam nadzieję, że podkład się sprawdzi u mnie właśnie w ten sposób, w który bym chciała, aby się sprawdził, ponieważ firmę Affect osobiście bardzo lubię. Nawet dzisiaj mam brwi pomalowane pomadą pudru wykończeniowego od Affect. Efektu używam już naprawdę bardzo długo. Praktycznie w ogóle na tej firmie jeszcze do tej pory się nie zawiodłam. Jestem bardzo ciekawa efektu, chociaż przyznam szczerze, że akurat podkładu nigdy z tej marki żadnego nie miałam. Nie wiem akurat dlaczego, może też dlatego, że zazwyczaj podkłady kupuję w drogerii. No niestety, ale to jest akurat najszybsza droga do zdobycia jakiegokolwiek podkładu, wyjście do Rossmana czy do Hebe i zakupienie sobie na miejscu. A akurat produkty efektu dostępne są przez internet, więc to jest dodatkowe utrudnienie. Ale jestem bardzo ciekawa, czy będzie warto. Akurat mam wszystkie cztery kolory tego podkładu, ale z tego co zauważyłam wcześniej i porównywałam sobie te kolory, będę prawdopodobnie używała dzisiaj dwóch. Kolor pierwszy wydaje się za jasny, kolor drugi wydaje się dla mnie za ciemny, natomiast jeżeli je połączę, to może wyjdzie z tego jakaś mieszanka idealna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przeczytam Wam tutaj teraz opis tego podkładu, więc tak. Kolejna współpraca ze szkołą wizażu Pro Makeup Academy zaowocowała nowym produktem, jakim jest podkład matujący Cover Touch HD. Formuła została opracowana w taki sposób, by osiągnąć maksymalne krycie i trwałość przy delikatnej, lekkiej i nieobciążającej konsystencji. Produkt posiada matowe wykończenie i sprawia, że cera wygląda nieskazidelnie w każdej sytuacji. Skład wzbogacony został o ekstrakt z alg, który wykazuje działanie pielęgnacyjne. Chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, a dodatkowo zabezpiecza skórę przed utratą wody. Podkład zapewnia efekt idealnie gładkiej, matowej i pięknej cery. Gama kolorystyczna to cztery odcienie, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Także opis brzmi bardzo ciekawie. Ja posiadam cerę akurat mieszaną, natomiast bardzo lubię podkłady nawilżające, ponieważ w tych miejscach, w którym posiadam zmarszczki, niestety podkłady matujące, takie stricte matujące całkowicie, powodują, że zmarszczki niestety są uwydatnione i bardziej widoczne. Dlatego też nie przepadam za typowo nawilżającymi podkładami, ponieważ one niestety akurat w tych miejscach, w których skóra moja się przetłuszcza, nie sprawdzają się na dłuższą metę, natomiast ten podkład, z tego co zrozumiałam po opisie, że ma jednocześnie mieć wykończenie matujące, ale zarazem ma również dbać o odpowiedni poziom nawilżenia, czyli ma tej skóry nie przesuszać. Przyznam szczerze, że jestem mega ciekawa, tym bardziej, że jeszcze nie znalazłam żadnego idealnego podkładu dla mnie i wiążę z nim spore nadzieje, może to akurat będzie ten. Jestem bardzo ciekawa. Akurat do podkładów mam bardzo duże wymagania, ponieważ oprócz tego, że one mają się prezentować ładnie, dobrze, od razu po nałożeniu, to muszą jeszcze w dodatku być trwałe, więc dzisiaj skupię się głównie także na obserwowaniu trwałości. Z tego co widzę odnośnie ceny, to na przykład na Kokolicie jest on dostępny za 72 zł, natomiast wyskakuje mi również jakaś propozycja z Allegro albo z jakiejś drogerii Madlen, nie kojarzę tej drogerii, za 57 zł i 60 groszy. Wobec tego nie jest to jakiś bardzo tani podkład, ale również nie jest to podkład wysokopółkowy, wobec tego mam w stosunku do niego spore oczekiwania, na pewno większe niż od takich standardowych podkładów drogeryjnych typu Eveline czy tam powiedzmy Lovely Miss Sporty, to akurat bardzo niska półka cenowa, wobec tego takich wymagań do tańszych podkładów nie mam. Natomiast tutaj przede wszystkim oczekuję właśnie, oprócz tego, żeby on ładnie wyglądał, również trwałość. Zdaję sobie sprawę również, że trwałość zależy tutaj od bardzo wielu czynników, dlatego w dzisiejszym teście standardowo nałożę na twarz tylko i wyłącznie krem nawilżający, bez żadnego kremu pod oczy, nie będę stosowała żadnej bazy, ani żadnego utrwalenia typu fixer później po wykonaniu makijażu. Po prostu na samym końcu nałożę tylko i wyłącznie puder wykończeniowy i będę sprawdzać i obserwować, jakie zmiany
w ciągu dnia zachodzą na fakturze tego podkładu. Także zapraszam Was do obejrzenia dalszej części filmu, w której opowiadam swoje odczucia po nałożeniu podkładu oraz w trakcie nakładania. Także ja nie mogę się zdecydować tutaj na jeden konkretny kolor. Waham się między jedynką a dwójką. Jedynka wydaje mi się troszeczkę zbyt jasna, natomiast dwójka wydaje się zbyt żółta, więc pomyślałam po prostu, że ja sobie połączę te dwa kolory ze sobą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinno wystarczyć i zobaczymy, co wyjdzie z połączenia tych dwóch kolorów. I nakładam. Bardzo dobrze zrobiłam, że połączyłam ze sobą te dwa kolory. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, co chciałam osiągnąć. No, przyznam, że krycie ma całkiem niezłe. Mam tutaj jedną warstwę dopiero. A krycie już jest dla mnie zadowalające. Bardzo ładnie się rozprowadza. Ja sobie go akurat wklepuję, nie wcieram. Ale naprawdę wygląda bardzo ładnie na skórze, przynajmniej teraz. Nie waży się póki co, nie jest pudrowy. Zaraz zobaczymy na czole, jak to będzie, czy on zacznie wchodzić w zmarszczki, czy nie, ale taki pierwszy kontakt podczas nakładania muszę nazwać udanym. Przebarwienia kryję póki co bardzo ładnie. Ciekawa jestem, jak to będzie z cieniami pod oczami. Czy również je zasłoni. Bardzo mnie zastanawia, czy będę musiała użyć korektora, czy to krycie będzie wystarczające. Zaraz tutaj sprawdzę, jak on się sprawuje na zmarszczkach, na czole. Na razie zapowiada się to bardzo ciekawie. Nie widzę, żeby jakoś specjalnie mocno wchodził w zmarszczki. Może to jest właśnie to, czego szukam. Rzeczywiście on szybko zastyga. Jego konsystencja jest dosyć rzadka. Nie jest taki suchy typowo. Na początku jak go nakładałam, obawiałam się, że wcale on nie będzie tak zastygał, ponieważ wydawał się troszeczkę, oprócz tego, że jest rzadki, troszeczkę tłusty, nawilżający. Ale nie, ale widzę, że faktycznie on zaczyna bardzo ładnie zastygać. Wjadę pod oczy, zobaczę, jak on sobie poradzi z cieniami. Nakłada się go bardzo przyjemnie, on się bardzo ładnie rozprowadza. Nie trzeba dużo się namachać, żeby osiągnąć odpowiednie krycie. Niby krycie można budować, ale ja tutaj już za pierwszym razem osiągnęłam ten efekt, który jest dla mnie zadowalający. Zobaczę, jak on będzie jeszcze współpracował z pudrem. Ja akurat na co dzień używam również pudru Affectu, więc możliwe, że on razem z tym pudrem będzie się dobrze sprawował, ponieważ to jest jednak, jakby nie patrzeć, to sama marka, więc mogą te produkty być po prostu dla siebie stworzone. Zobaczymy. Na razie nie mam uwag. Kolorystycznie też tutaj widzę, trafiłam z połączeniem jednego i drugiego koloru. Więc teraz przejdę do pudrowania, do kończenia makijażu. Dobra, więc ja tutaj w takim razie dokończę sobie na spokojnie makijaż już poza kamerą. I wrócę do Was, powiem Wam, jakie są moje pierwsze odczucia zaraz po nałożeniu i przy pudrowaniu całego podkładu. Dobra, wracam już do Was ze skończonym makijażem i teraz powiem Wam, jakie są moje pierwsze wrażenia i odczucia odnośnie tego podkładu. Więc tak, przede wszystkim zauważyłam, i co mi się bardzo podoba, że zastyga, ale nie tak szybko jak niektóre podkłady takie typowo zastygające. To jest bardzo dobra sprawa dla osób, które nie do końca lubią bardzo szybko nakładać podkład, tak? Jeżeli ktoś lubi robić to precyzyjnie, tak jak ja na przykład dzisiaj nakładałam podkład o wiele dłużej niż zwykle, ponieważ najpierw wykonałam makijaż brwi, a dopiero później nakładałam podkład. Wobec tego musiałam bardziej być ostrożna w okolicach oczu, dlatego było to dla mnie bardzo pomocne,
jasne, że ten podkład nie zastygał od razu tak natychmiastowo, ponieważ mogłam jeszcze sobie tam go rozprowadzić, rozblendować akurat w te okolice brwi. Zawsze można poczuć się troszeczkę bezpieczniej, kiedy podkład od razu momentalnie nie zastyga, tylko jest chwila na drobne poprawki, więc to akurat bardzo na plus. Wykończenie jest matowe, tak jak producent zapowiadał, wszystko się zgadza. Nie wchodzi on w pory, jest to bardzo duży plus. Akurat na nosie również nie podkreśla porów, co akurat poprzedni podkład, który testowałam, robił. Do wykończenia makijażu używałam pudru sypkiego od Affectu również. To jest ta sama marka, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one po prostu ze sobą są kompatybilne, że z innym pudrem może byłyby jakieś większe problemy, ale w tym przypadku mam wrażenie, że puder idealnie scala się razem z podkładem. To są dwie formuły, które do siebie bardzo dobrze pasują. Będę musiała jeszcze sprawdzić, jak on będzie się zachowywał razem z innym pudrem, ale póki co z tego efektu jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o krycie, to tak jak sami widzicie, nie wiem, wcześniej nie było widać, ale mam troszeczkę krostek, które mi wyskoczyły akurat dzisiejszej nocy i bardzo ładnie jedna warstwa podkładu je zakryła. Tak samo, jeżeli chodzi o moje cienie pod oczami, troszeczkę prześwitują, odrobinę, ale specjalnie nie nakładałam korektora, bo chciałam sprawdzić, jak będą te cienie prezentowały się przez cały dzień. Przebarwienia na twarzy, takie posłoneczne właśnie, jakieś piegi czy plamki, to bez problemu kryje idealnie. W pierwszym moim odczuciu nie mam wrażenia, żeby on wysuszał skórę, ani też żeby jej jakoś, nie wiem, specjalnie nawilżał. Po prostu jest bardzo, bardzo wygodny w noszeniu i niewyczuwalny na twarzy. Nie czuję ani żadnego ściągnięcia, ani przesuszenia, także nie czuję żadnej lepkości. Po prostu na pierwszy rzut można powiedzieć, że jest niewyczuwalny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później po kilku godzinach noszenia, ponieważ mam zamiar ten makijaż dzisiaj trzymać do wieczora i zrobić aktualizację może za jakieś, nie wiem, 10 godzin. Postaram się nie robić poprawek, chyba że będzie taka konieczność. Ale póki co efekt mi się podoba. Właśnie pewnie tego w kamerze nie widać, ale ja bardzo lubię podkłady, które tworzą efekt takiego blura na twarzy. Czyli nie wchodzą w pory, nie wchodzą w załamania, albo jak wchodzą, to bardzo delikatnie. I dzięki temu faktura twarzy wydaje się równiejsza i bardziej wygładzona, co akurat bardzo mi się podoba, ponieważ ten podkład akurat właśnie to robi, a na tym mi bardzo zależy. Producent tutaj zapewnia również naturalny efekt na twarzy. Czy ten efekt jest taki naturalny? No nie powiedziałabym, może to po prostu jest kwestia również z pudrem. Efekt, wiadomo, widać na twarzy, że podkład jest, natomiast rzeczywiście nie tworzy on maski. Można powiedzieć, że ten naturalny efekt to takie maksimum, które można osiągnąć podkładem, ponieważ nie oszukujmy się, każdy podkład na twarzy jest widoczny i będzie on widoczny. Ale tutaj muszę przyznać, że efekt jest naprawdę bardzo przyjemny. Zarówno rozświetlacz, jak i bronzer również bardzo ładnie rozprowadzały się na tym podkładzie. Nie wiem, o ile to jest także kwestia pudru, które użyłam również na twarz po podkładzie, ale póki co nie czułam takiego uczucia lepkości, a często właśnie podkłady, które zostawiają taką lepką warstwę, powodują, że różnymi pudrami, bronzerami, różami możemy narobić sobie po prostu plam. Natomiast w tym wypadku nie ma się czego obawiać. Pędzel sunie z bronzerem ładnie, idealnie, więc na pewno przynajmniej w moim przypadku plam tutaj nie ma, jak widzicie. I podejrzewam, że również nie powinniście mieć takiego problemu, jeżeli się oczywiście dobrze przypudrujecie, bo to wiadomo, zawsze puder jest potrzebny, żeby w jakiś sposób utwardzić ten podkład. Co jeszcze mi się w nim bardzo podoba na chwilę obecną, to to, że nie wchodzi on tak agresywnie w zmarszczki, jak niektóre podkłady potrafią to robić. Odnośnie okolicy oczu, to niestety, ale on w te zmarszczki jednak wchodzi. Nie wiem, czy to jest zasługa pudru, czy po prostu on tak ma, ale to nie jest jakiś tragiczny efekt. Na pewno miałam już podkłady, które o wiele drastyczniej wchodziły w zmarszczki, o wiele bardziej je podkreślały, wręcz uwydatniały, natomiast tutaj w tym przypadku można powiedzieć, że efekt jest dość naturalny. Wiadomo, że zmarszczek się nie da ukryć, one będą widoczne, ale tego defektu akurat ten podkład nie podkreśla. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolona. Wiążę w nim, nie ukrywam, duże nadzieje, ponieważ bardzo lubię markę Affect, na przykład brwi również mam dzisiaj wykonany pomadą Affect, puder wykończeniowy również jest z tej marki, więc jak do tej pory nie zawiodłam się na kosmetykach z tej marki. No zobaczymy z czasem, jak on będzie wyglądał pod kątem trwałości, czy nie będzie jeździł po twarzy, czy nie będzie się po niej przesuwał. Zwrócę również uwagę na to, czy on przez cały dzień będzie utrzymywał ten sam poziom krycia, czy coś się zmieni w tym aspekcie, zobaczymy. Wrócę do Was tak mniej więcej po 10 godzinach, mamy 11.52, czyli tak, ja pewnie około godziny 22 będę dopiero nagrywać końcówkę.
wrażeń, więc zobaczę wtedy, jak on się sprawuje na twarzy i zdam Wam relację, co to z tego wyszło. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ponieważ póki co zapowiada się bardzo obiecująco. Także do zobaczenia za 10 godzin. Wracam do Was po dłuższej przerwie noszenia tego podkładu na sobie. Planowałam na początku zrobić aktualizację taką ostateczną o godzinie 22, ale już jestem tak zmęczona, że tylko marzę o tym, aby zmyć makijaż. Mamy godzinę 20, wobec tego minęło 8 godzin. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, starałam się nie robić żadnych poprawek. Nie używałam żadnego pudru, nie używałam bibułek matujących, dosłownie niczego i podkład prezentuje się właśnie w ten sposób po tylu godzinach. I jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ obawiałam się, że on może troszeczkę gorzej wyglądać po tylu godzinach. Obawiałam się, że może po 8 godzinach zacznie spływać, zacznie się bardziej przesuwać albo o wiele mocniej błyszczeć. Natomiast on się błyszczy o wiele mniej niż poprzedni podkład, na przykład Bel, który testowałam, jak na tyle godzin i oczywiście bez żadnego przypudrowania. Jak widzicie, tutaj są standardowo odbite noski od okularów, więc widać, że ten podkład przetrwał wiele, ale bardzo mi się podoba to, w jaki on sposób się ułożył na twarzy po kilku godzinach, bo jak wiadomo, podkład, jak już ma styczność z temperaturą naszej skóry, on po kilku godzinach zaczyna żyć swoim życiem, zaczyna się układać, osiadać, wchodzić między innymi w pory, w zmarszczki, albo mniej, albo bardziej. I bardzo mi się podoba to, w jaki sposób on się zachowuje na skórze, ponieważ ułożył się tak precyzyjnie, że w ogóle nie podkreśla zmarszczek. Mam wrażenie, że on podkreślał zmarszczki o wiele bardziej na samym początku, dopiero później, jak już się ułożył, ogrzał, to jest po prostu rewelacyjne. Rzeczywiście ma formułę lekko nawilżającą, faktycznie zastyga na samym początku, ale później nie czuć żadnego dyskomfortu, ściągnięcia, ani pieczenia, suszenia, po prostu skóra jest cały czas w odpowiednim stopniu nawilżona. Może nie jest jakoś specjalnie nawilżona tym podkładem, a na pewno on skóry nie wysusza. Przeczytam jeszcze raz, jakie były wszystkie obietnice producenta i odniosę się do nich pokrótce, już Wam mówię. Matowe wykończenie, tak, matowe wykończenie jak najbardziej. Ten podkład był matowy przez dobre kilka godzin, wiadomo, później zaczął się błyszczeć, ale to już jest kwestia wydzielania sebum. Mocne krycie. Krycie oczywiście, tutaj się zgodzę, jest bardzo dobre. Tak jak wspominałam, ja nie używałam żadnego korektora pod oczy, pomimo tego, że mam duże sińce, nie było aż takiej dużej potrzeby. Sińce odrobinę przebijają, ale nie na tyle, żeby konieczny był tutaj korektor. Jeżeli chodzi o przebarwienia na twarzy, to tak, jak najbardziej sobie daję radę, natomiast drobne krostki, tak jak tutaj widzę, no akurat przy żuchwie on się trochę pościerał, ale to też pewnie kwestia tego, że podpierałam się w ciągu dnia, nie robiłam też właśnie, tak jak mówiłam, poprawek. Krycie oceniam rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie. Trwałość. Powiem szczerze, że na godzinę 20, czyli na te 8 godzin, to trwałość jest bardzo dobra. Nie widzę, żeby on wchodził jakoś w zmarszczki mimiczne, na przykład tutaj przy ustach podczas mówienia. No jedynie tutaj przy nosie troszeczkę się odbił, ale to akurat żaden podkład nie daje sobie chyba rady z okularami. Po prostu tak już musi być. Ogólnie trwałość jest bardzo dobra. Tutaj zaczęło błyszczeć się tylko delikatnie czoło. Nos, ale z nos najbardziej mi się zawsze przetłuszcza. Okolice nosa oraz broda, a reszta wygląda całkiem dobrze. Tutaj akurat mam nałożony rozświetlacz, dlatego jest połysk, ale generalnie błyszczy się on tylko na strefie T, czyli na tej strefie, na której zawsze mam ten sam problem. To akurat jest niezależne od podkład. Jedyne co widzę, on pod nosem trochę zaczyna się ważyć, ale podejrzewam, że to jest właśnie kwestia tego, że nie wykonywałam żadnych poprawek i kwestia nadmiernego wydzielania sebum. Przez dobre kilka godzin, na pewno do godziny 16-17, nie było widać żadnego ważenia się na twarzy. Tego jestem pewna, dopiero zauważyłam to teraz, a od 16 nie miałam czasu dokładnie przyglądać się, jak zachodzą te zmiany, w jaki sposób, ale no na pewno to nie wystąpiło od razu. Następnym podpunktem wymieniona jest lekka konsystencja, więc tutaj też z tym się zgodzę. Naprawdę jest on bardzo lekki, niewyczuwalny na twarzy, nie jest
ciężki, nie powoduje żadnego napięcia, ściągnięcia, po prostu jest bardzo przyjemny. W odczuciu można porównać go po prostu do nałożenia zwykłego kremu nawilżającego. Nie czuć oczywiście jakiegoś dużego nawilżenia, ale przede wszystkim faktycznie jest niewyczuwalny i nie daje uczucia dyskomfortu. Wygładza, tak, z tym się zgodzę całkowicie, ponieważ to jest właśnie to, o czym mówiłam na początku, że on jak już zrobił się bardziej plastyczny, to wchodzi w załamania, wchodzi w zmarszczki, wchodzi w pory, ale nie pod kątem zapychania, tylko właśnie pod kątem wyrównywania faktury skóry i to mi się właśnie bardzo w nim podoba. Za to ma u mnie najwięcej punktów i właśnie dzięki temu zostanie on ze mną na dłużej. Na pewno nie skończy się to na jednym opakowaniu. Uwielbiam taki efekt. Jest po prostu idealny dla osób, które zmagają się ze zmarszczkami albo na przykład z bliznami potrądzikowymi, ponieważ też wydaje mi się, że tę bruzdę on powinien fajnie wypełniać. Oraz naturalny efekt. Czy ten efekt jest taki naturalny? Niestety ja wychodzę z założenia, że każdy podkład nie wygląda naturalnie na twarzy, zawsze przynajmniej ja jestem w stanie go zauważyć i dostrzec, natomiast to jest jeden z naturalniejszych efektów, który można właśnie osiągnąć podkładem. Nie jest to taka typowa maska, on się bardzo ładnie później układa na twarzy, wobec tego można rzeczywiście poczuć się z nim bardziej jak z kremem niż jak z podkładem na twarzy. Ogólnie moje wrażenia są bardzo dobre, spodziewałam się po tym podkładzie nawet trochę mniej. Nie spodziewałam się, że on mnie zaskoczy aż tak pozytywnie, ponieważ podkłady, które mają także właściwości nawilżające, bardzo często po prostu zaczynają spływać z mojej twarzy, a ten, pomimo tego, że nie wykonywałam poprawek, jest na dobrym poziomie. Wydaje mi się, że jeszcze byłabym w stanie tak wytrzymać bez poprawek z godzinę, dwie, chociaż ten makijaż już wymaga drobnej poprawki, ale skoro jestem w domu, to mogę sobie siedzieć i sprawdzać, jak on się dalej będzie zachowywał. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to tak jak właśnie wcześniej pokazywałam, występuje on tylko w 4 odcieniach. Będę musiała sobie jeszcze popróbować, czy przypadkiem 1 rzeczywiście nie będzie za jasna, albo może ta 2 jakoś się dla mnie nada. Na razie póki co planuję mieszać 1 z 2, te 2 kolory. Jestem tutaj zadowolona z efektu, wydaje mi się ten efekt właśnie bardzo naturalny, ale spróbuję pokombinować pojedynczymi odcinami, 1 albo 2, bo wiadomo, jeżeli skończą mi się te podkłady, no to nie chciałabym kupować znowu 2 opakowań, żeby sobie mieszać kolory, tylko wolałabym przyzwyczaić się do 1. Prawdopodobnie wybiorę kolor jaśniejszy i będę go najwyżej przyciemniała bronzerem albo jakimś ciemniejszym pudrem. Chociaż 2 również jest bardzo kusząca, ponieważ posiada w sobie żółty pigment, a ja bardzo lubię takie kosmetyki z żółtym pigmentem. Takie podkłady z żółtym pigmentem są po prostu stworzone idealnie dla mnie. Ja się w nich najlepiej czuję, ponieważ moja skóra nie ma różowych podtonów w sobie, tylko właśnie takie żółtawe, pomarańczowe, więc czuję się wtedy w nich najbardziej naturalnie. Ogólnie rzecz biorąc, podkład mogę zdecydowanie polecić. Jest naprawdę jednym z lepszych podkładów. Jeżeli ktoś ma cerę bardzo, bardzo tłustą, to nie jestem przekonana, czy on będzie w stanie się sprawdzić tak jak u mnie. Natomiast przy mojej cerze mieszanej, bez użycia żadnego kremu matującego, tylko zwykłego kremu nawilżającego wcześniej, sprawdza się tutaj bardzo dobrze. Test uważam za udany. Będę wracać do tego kosmetyku często, na pewno jutro już go użyję. Stanie się chyba jednym z moich ulubieńców, coś tak czuję. Wydaje mi się, że poruszyłam już wszystkie tematy odnośnie tego podkładu. Test uważam za udany. W takim razie z mojej strony to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego kolejnego filmu. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie.